Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jolanta Szewczyk, kierownik Dziennego Domu Pogodna Jesień Senior Plus. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj właśnie o sytuacji seniorów w Dziennym Domu Pogodna Jesień. Spotykamy się z takiego powodu, że dzisiaj taka ciekawa akcja u Was. Uczniowie z zespołu szkół przy ulicy Morskiej odwiedzili Was. To tak po sąsiedzku. I tam ciekawa akcja czesania. To już któraś akcja z kolei? Skąd w ogóle taki pomysł? No tak, to już jest po raz czwarty. To jest tradycja i dla szkoły, i dla nas, bo wiemy z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 8 w Koszalinie, właśnie tak po sąsiedzku, do nas na przyjemny moment czesania. Mhm. Jak reagują panie i panowie chyba, którzy mieszkają u was w domu? Czy są zadowoleni z tych nowych fryzur? Czy to jest tylko uczestnictwo? Czy zupełnie nowe fryzury, kolory? To znaczy my zapraszamy seniorów z całodobowego, z Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras w Koszalinie, ale również z Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek z ulicy Piłsudskiego, ale również nasi seniorzy, moi seniorzy z Dziennego Domu Pogodna Jesień Senior Plus uczestniczą w tym przedsięwzięciu. No oczywiście warunki na to nie pozwalają, że można farbować te włosy, można je myć, bo nie ma dostępu do umywalek, tak jak to jest w salonach fryzjerskich, ale Państwo na pewno są zadowoleni, bo mogą trochę włosy przystrzyc, mogą je umyć, mogą je przystrzyc i mogą je troszeczkę uczesać. No tak. Ułożyć. I w ogóle u Was bardzo dużo się dzieje. Dzienny Dom Pomocy odwiedzają bardzo często dzieci, na przykład przedszkolaki. Tych akcji jest u Was bardzo dużo. Bardzo dużo. Mamy zaplanowane właściwie codziennie jakieś przedsięwzięcie, codziennie jakąś atrakcję dla seniorów, bowiem jesteśmy Dziennym Domem Pogodna Jesień Senior Plus i korzystamy z programu wieloletniego, programu ministerialnego właśnie Senior Plus, gdzie korzystamy z dofinansowania. W związku z tym, a celem tego programu jest przede wszystkim wspieranie seniorów w ich aktywnościach i w tym, żeby mogli wspólnie uczestniczyć w codzienności. I dlatego też próbujemy im zapewniać wiele atrakcji. Oprócz codziennych zajęć, które u nas występują, to zawsze planujemy jakąś atrakcję, ale bardzo często i bardzo dobrze współpracujemy z przedszkolami tutaj koszalińskimi, ale także również z koszalińskimi podstawówkami. Mhm. I te dzieci przychodzą, czy z podstawówek, czy z przedszkoli do Was? I co robią? Występują, czy się integrują, rozmawiają? Jak to wygląda? Tak, oczywiście. Często są spotkania takie, że przedszkolaki oczywiście przygotowują z różnych okazji przygotowują programy artystyczne. Ostatnio właśnie cały miesiąc, bo cały styczeń przychodziły do nas z występami przedszkolaki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Także seniorzy, którzy u nas są, bardzo chętnie z tego korzystają, bowiem cykl spotkań międzypokoleniowych, ale nasza terapeutka zajęciowa przygotowała w ubiegłym roku taki program z seniorami, gdzie przygotowano piosenkę i sami seniorzy występowali w przedszkolach. Role się odwróciły. Czyli ta integracja też to jest ważne, zarówno dla dzieci, jak i dla tych osób starszych, że no, mogą między sobą się spotkać, porozmawiać, czy na kolana usiąść. To na pewno jest korzyść dla jednej i drugiej strony. Tak, bardzo często te występy powodują, że seniorzy nie mogą usiedzieć na miejscach i razem wspólnie z dziećmi próbują występować, próbują trochę potańczyć, potem zawsze jest wspólne zdjęcie, także i rozmowy. No, jest to wspaniałe wydarzenie dla nich. Mhm. Jak wygląda taki dzień w domu Dziennym Pogodna Jesień Senior Plus? Na którą tam się przychodzi? Jakie są zajęcia po kolei? Czy to codziennie jest inaczej? Jak to wygląda? No, Dzienny Dom Pogodna
Pogodna Jesień Senior Plus funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16. Także w tych godzinach seniorzy mogą do nas przyjść, no i spędzać miło czas. Jest oczywiście codzienny taki zestaw dnia, gdzie Państwo są już przyzwyczajeni do pewnych zajęć, bowiem oprócz codziennej gimnastyki, którą proponujemy Państwu zaraz po przyjściu, znaczy do godziny 9 Państwo muszą do nas przyjść, a już po godzinie 9 codziennie Państwo mają gimnastykę tak zwaną ogólną usprawniającą przed śniadaniem, że mogą się po prostu na początek dnia zawsze rozruszać. To są ćwiczenia proste, wszyscy mogą z tego skorzystać i tak właśnie chcemy i Państwo chętnie z tego korzystają. Później mamy śniadanie, drugie śniadanie, bo Państwo pierwsze zjadają w domu, a potem przychodzą do nas i mają taki drobny posiłek, który zjadają i później już od godziny 11 do godziny 14 odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Często, gęsto są to właśnie występy dzieci, ale Państwo również korzystają z wycieczek, korzystają ze spacerów, uprawiają ogródki, które są na terenie Domu Pomocy Społecznej, mają różnego rodzaju zajęcia plastyczne. No z tych wycieczek się cieszą, bo one często są proponowane latem, kiedy oczywiście aura na to pozwala. Ale również chodzimy do różnych instytucji, na wystawy, do koszalińskich galerii, tak. Ostatnio nawet Państwo byli na spektaklu w teatrze. W zeszłym roku odwiedzili naszą rozgłośnię radiową. No i również mają zajęcia sportowe, mają tak zwane olimpiady na wesoło sportowe wspólnie z Domem Pomocy Złoty Wiek. Także na pewno czas mają uatrakcyjniony, a nad wszystkim mają pieczę pracownicy, cały zespół pracowników, który nad tym pracuje i na pewno bardzo się stara, także myślę, że Państwo są zadowoleni. Tak Pani mówi o tych wszystkich atrakcjach, wychodzi na to, że senior w Koszalinie nie może się nudzić, to pewnie nie macie już wolnych miejsc i obłożenie chyba jest duże, tak się domyślam. To znaczy my w ogóle mamy przeznaczone dla seniorów miejsca pobytowe w ilości 30 miejsc takich pobytowych. Wiadomo, że jest rotacja, no bo różne sytuacje mają miejsce, a to często zdarza się tak, że zdrowie już nie pozwala, żeby uczestniczyć u nas. No różne przypadki się mogą zdarzyć, ale w tej chwili mamy jeszcze jedno miejsce wolne. No też to różnie bywa, bo teraz mamy jedno miejsce wolne. Za chwilę może się zdarzyć, że dwa miejsca są wolne, ale na przykład są miesiące, gdzie jest pełne obłożenie. Mm-hmm. Co należy zrobić, jakie formalności, aby się starać, żeby przychodzić do Was? Przede wszystkim należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na ulicy Monte Cassino 2. Tam złożyć wniosek, no i tam już więcej wszystkich innych formalności dokonać. No na pewno zaświadczenie lekarskie od lekarza należy też dostarczyć. Ostatnie odcinki emerytury bądź renty i tam zostanie przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. No i potem po tym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego zostaje wydana decyzja administracyjna, która już gotowa do mnie przychodzi i do zainteresowanego. Mhm. Na pewno Pani też obserwuje działania dla seniorów w całym mieście i chyba można powiedzieć, że jeżeli senior chce, to zawsze coś znajdzie dla siebie, bo czy w klubach osiedlowych, czy u Was, czy w ogóle jakieś inne rozrywki, atrakcje, jest bardzo dużo siłowni, na przykład na świeżym powietrzu, tak naprawdę, gdzie można przyjść i poćwiczyć, więc tak naprawdę chyba seniorzy, jeżeli chcą, jeżeli mają jeszcze oczywiście kondycję, to mogą chodzić do wielu wspaniałych miejsc. Myślę, że tak. Myślę, że nasze miasto władze miejskie bardzo o to dbają, bowiem można zobaczyć, śledząc czy prasę, czy właśnie telewizję Max i w ogóle oglądając różnego rodzaju wydarzenia w mieście, że bardzo dużo atrakcji jest przewidzianych dla seniorów i na pewno jeżeli ktoś chce i ma na to siły i ma na to zdrowie, to jak najbardziej może i powinien korzystać.
My także Państwa zapraszamy do tego, aby korzystać. Można również się zapisać. Jest jedno miejsce wolne. Na dzisiaj oczywiście to się może zmienić. Jest jedno miejsce wolne w Dziennym Domu Pogodna Jesień Senior Plus, a jego kierowniczka Jolanta Szewczyk dzisiaj była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.